że dostąpiłam tego możliwości tutaj zgłębiania pamiętnika pani Ireny, no i że mogę tutaj Państwu też odczytać fragmenty. Z tego pierwszego fragmentu, który jest o czytaniu książek, tutaj 3 lutego 1936 roku, wtedy miała pani Irena 24 lata. Uważam, że odnoszę korzyść przy czytaniu książek nie wtedy, kiedy zajmują lekturą tylko swój umysł, ale wówczas dopiero, gdy treść książki opanowuje mnie całą. Umysł i duszę. Kiedy jestem nią poruszona do głębi, musi się ze mną coś dziać wtedy i choćby celem czytania książki francuskiej było na przykład nagromadzenie nowych, nieznanych mi słów, kiedy oddam się temu zajęciu z zapałem, chęcią, całą duszą, wynoszę z tej czynności dużo więcej pożytku niż przy roztrząsaniu jakichś doniosłych zdobyczy umysłów ludzkich. Na zimno, bez zespolenia wysiłków umysłu i duszy. I dlatego też ilość przeczytanych, znanych książek nie mówi mi o pogłębianiu się, o prawdziwym dokształcaniu, ale jakość ich rozpatrywania, asymilowania nowej treści ze zdobytą już wiedzą, z zastanymi poglądami o tym świadczą. I jeszcze jedno. Jeśli jest ilość połączona z jakością, dodajemy do tego dobór. Mnie nie krępuje absolutnie to, że najnowszych książek beletrystycznych czy popularno-naukowych nie znam. Jeżeli książki to poruszające zagadnienia, które mnie w danej chwili interesują, przeczytam je na pewno. Jeżeli kwestie poruszane w tych książkach zajmą mnie za lat 5, przeczytam je dopiero za lat 5. I to sprawia mi olbrzymią przyjemność, kiedy dobiorę sobie dobre książki. Czerpię